To są artyści rynków Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od siły złotego, a w zasadzie od słabości złotego. Od kilku tygodni dywagujemy w artystach rynków, kiedy wszystko na naszym rynku walutowym będzie po 5 zł i w zasadzie żeśmy się doczekali, bo frank i dolar wyraźnie powyżej 5 zł. Euro chyba też jest na dobrej drodze do tej granicy. Wygląda na to, że złoty jest i bardzo chce być najsłabszy w historii. Faktycznie mamy teraz wszystkie waluty po 5 zł, no brakuje w tym zestawie jeszcze euro, no ale tak jak wspomniałeś, wydaje się, że to może być kwestia czasu, bo na tle innych walut złoty jest bardzo słaby i nawet wtedy, kiedy dolar, czyli ten główny powód osłabiania się zarówno walut w rynku wschodzących z naszego regionu, jak i innych, w tym złotego, spada, no to w odniesieniu do euro tych spadków nie widać. No, dolar siłą rzeczy pozostaje mocny. Ostatnie zapewnienia prezesa Jeroma Powella o tym, że Fed będzie robił wszystko, aby zwalczyć inflację i tutaj niestraszna jest recesja, kluczowy właśnie jest ten element inflacyjny, spowodowało, że rynek zaczął mocniej wyceniać podwyżki i ta ścieżka podwyżek się nieco przesunęła z nastawieniem nawet dojścia do 4,5% w przypadku dolara amerykańskiego, 4,5% stopy procentowej. No i to oczywiście ciąży wszystkim walutom. W przypadku dolara została w tym tygodniu ta magiczna granica pokonana. No i póki co rynek się w okolicach 5 zł utrzymuje. Tutaj nawet dzisiaj mieliśmy kilkakrotnie takie wahania wraz ze spadkiem kursu euro-dolara, ale to było chwilowe. Chwilowe zejście poniżej bariery 5 zł, potem ponownie weszliśmy ponad i tak rynek się w takim dość szerokim jak na rynek walutowy przedziale poruszał, bo aż 10-groszowym. Także widać, że tutaj jeszcze inne czynniki biorą górę. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie dolara, ale ta słabość złotego jednak jeszcze w czymś musi tkwić. I teraz pytanie właśnie, co jest przyczyną? No bo oczywiście możemy poza tym silnym dolarem i ucieczką kapitału do dolara zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w tym regionie postrzeganym przez inwestorów jako region podwyższonego ryzyka. W ostatnim czasie znowu się zrobiło dość gorąco w kwestii Ukrainy i Rosji. Te pogróżki Putina stały się jeszcze bardziej wyraźne. No w tym momencie wręcz są takie obawy, że tutaj może arsenał nuklearny wejść do gry, czyli coś, czego no raczej od lat 60. rynek nie w ogóle w żaden sposób nie musiał się tym przejmować, znaczy może później, tak, przez cały okres zimnej wojny to jeszcze trwało, no ale od końca lat 80. myślę, że ten temat poszedł w odstawkę, no teraz ponownie wrócił, no i to są takie tematy, które na pewno powodują zmniejszenie apetytu na ryzyko, no tym samym no, trudno, żeby złoty w tym momencie zyskiwał. Lokalnie też na pewno są te czynniki związane konkretnie z rynkiem polskim, czyli też rosnąca inflacja i słabość, można powiedzieć, Rady Polityki Pieniężnej w walce z tą inflacją i takie zapewnienia, że już jesteśmy w zasadzie na końcu ścieżki podwyżek, to też nie zachęca, tutaj patrząc nawet jak inne kraje naszego regionu, choćby Węgry w ostatnim czasie, które podniosły stopy po raz kolejny, jak sobie radzą, no to w tym przypadku ten złoty też stopami procentowymi nie przyciąga. No i jeszcze mamy kwestię środków z KPO. Tutaj już nawet w ostatnim czasie prezes Kaczyński też przyznał, że raczej na te środki liczyć co nie ma. Także nie ma tych czynników, które mogłyby w jakiś sposób złotemu pomóc. W odniesieniu do euro, tak jak słusznie zauważyłeś, idziemy w górę, natomiast ten marsz jest no, co jakiś czas przerywany. No, w tym momencie w okolice poziomu 4,85 to stanowią jednocześnie opór, czy to są też szczyty z lipca bieżącego roku, no, tam się rynek chwilowo zatrzymał, natomiast oczywiście nie można wykluczyć, że ten opór w końcu pęknie i również tutaj znajdziemy się na nieco wyższych poziomach, tym bardziej, że nawet Europejski Bank Centralny też stał się w ostatnim czasie nieco bardziej jastrzębi. Też kolejne podwyżki stóp procentowych są na horyzoncie i to też może pomagać, chociaż tutaj mamy do czynienia oczywiście z tym takim podejściem
w dwie strony. Z jednej strony zacieśnianie polityki monetarnej, z drugiej strony luzowanie na południu, tak? Czyli skup obligacji celem ułatwienia, znaczy nie spowodowania problemów na południu. Jedynie gdzie można szukać światełka w tunelu, to wydaje się, że w przypadku, może nie tyle światełka w tunelu, co jakiś wygląda to lepiej, to w przypadku funta, gdzie po prostu nie ma siły złotego względem funta, tylko jest słabość funta względem większości walut na świecie. I to jest funt złoty, to jest jedyna para walutowa z tych głównych, która od początku roku, w której od początku roku złoto akurat jest górą, a nie ta druga para, nie ta druga waluta w parze, waluta bazowa. No to w ostatnim czasie się jeszcze nasiliło, bo na początku tygodnia mieliśmy załamanie absolutne kursu funta. Miał to związek oczywiście z decyzją rządu brytyjskiego o tym, aby z jednej strony wprowadzić ulgi podatkowe, z drugiej strony wprowadzić wsparcie dla konsumentów pod kątem cen energii, tak żeby im ulżyć w tymi wysokimi cenami energii. No i to spowodowało, że funt się mocno załamał, rynek trochę się boi tego, co może nastąpić, mianowicie całkowitego braku możliwości spinania się budżetu w przyszłości. Także no to jest taki, można powiedzieć, przepis na katastrofę, który może się ziścić, trochę się tego inwestorzy obawiają. Wprawdzie teraz mamy do czynienia z dalszymi działaniami takimi osłabiającymi funta. Tutaj mam na myśli skup obligacji, czyli wprowadzenie takiego czasowego QE ograniczonego do połowy października, ale to akurat już nie widać w tym momencie zmiany na kursie, przynajmniej w wycenie funta do złotego. Można było oczekiwać, że tutaj też będzie dążenie w stronę 5 zł, tak? Czyli znajdzie się taka sytuacja, w której zarówno funt, jak i euro, jak i dolar, wszystkie będą w okolicach 5 zł, no ale tu akurat funt mimo wszystko w ostatnim czasie względem złotego akurat nieco odbił od tych minimów z tego krachu. Natomiast w przypadku franka, frank pokazuje po raz kolejny swoją siłę jako ta waluta uznawana za bezpieczną, więc po pokonaniu okolic 5 zł śmiało poszedł na historyczne szczyty, okolice 5 zł 10 groszy, to są te poziomy, przy których teraz oscyluje. Trudno tutaj szukać wsparcia, bo ono jest dopiero poniżej poziomu 5 zł, czy tam okolice 4,99, dość dalekie i odległe od aktualnych poziomów. No i kwestia oczywiście też polityki monetarnej Banku Szwajcarskiego. Też Bank Szwajcarski stał się jastrzębi, więc mamy ostatnio podwyżkę zaskakująco wysoką jak na Bank Szwajcarii, bo 75 punktów bazowych i w tym momencie możliwości, że ta polityka monetarna w dalszym ciągu będzie kontynuowana, może nie aż w takiej skali, no ale że jeszcze jakaś podwyżka się pojawi, no bo Bank Szwajcarii też jest zdeterminowany, żeby walczyć z inflacją, choć tamta inflacja, patrząc na całe otoczenie rynkowe, jest dość symboliczna, bo jedynie 3,5%. Także porównując choćby z niemiecką, dzisiaj mamy dane, już po raz pierwszy dwucyfrowa inflacja 10%, no to też jest taki czynnik, który w pewien sposób może wpływać negatywnie na nastroje konsumentów. No i znowu uderzenie w złotego. Uderzenie w złotego, uderzenie ze strony między innymi albo głównie amerykańskiego dolara, Łukaszu. Dolar jest mocny, ale giełda amerykańska, Wall Street, słaba. Chociaż wczoraj, w środę, 28 września, indeksy na Wall Street poszły w górę po 6 dniach spadków i tutaj niektórzy nawiązują, a niemal wszyscy nawiązują do tego, o czym mówił Maciek, że trochę inwestorów dobrze do rynku akcji w Stanach Zjednoczonych nastawiła ta decyzja Banku Anglii o kupowaniu obligacji rządowych Wielkiej Brytanii w celu pomagania funtowi. To prawda. Jeszcze może tylko dodam szybko do tego, co Maciek powiedział, szczególnie w rozmowach spekulowałem. Zresztą w tym programie również bardzo często zwracaliśmy uwagę na indeks złotego i to była jakaś tam podstawa do optymizmu dla nas, ponieważ wykres tego indeksu utrzymywał się powyżej przez długi, długi czas, powyżej marcowych dołków, a tutaj co się okazało?
przedwczoraj, wczoraj i dzisiaj jesteśmy już poniżej, więc no, o jedną rzecz mniej, jeżeli ktoś chce być optymistyczny, szukać czegoś optymistycznego. Wracając do amerykańskich indeksów, na pewno tak, ta informacja z Wielkiej Brytanii bez dwóch zdań była istotna, no bo to zawsze daje taką nadzieję na jakieś tam właśnie rozluźnienie. Natomiast ja zwróciłbym na inną rzecz uwagę w Stanach Zjednoczonych. Wartość krótkich pozycji funduszy hedgingowych i zarządzających jest, przynajmniej wczoraj, na dzisiaj nie mam danych, ale na wczoraj i przez ostatnie tygodnie była najwyższa od 10 lat. Więc no, to zawsze rodzi jakiś potencjał paniki tych krótkich pozycji, zamykania, choćby częściowego zamykania tych krótkich pozycji i właśnie takiej ucieczki krótkich pozycji. Na pewno to mieliśmy, z tym wczoraj mieliśmy do czynienia, to bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o amerykańskie indeksy, no to powiedziałbym, że sytuacja jest trudna zarówno dla krótkich pozycji, jak i dla długich w tym momencie, bo Nasdaq i S&P są w okolicach tego wsparcia z czerwca i widać, jaka tu jest duża nerwowość. Z jednej strony rynek jest bardzo pesymistycznie w tym momencie nastawiony, przestraszony słowami, zapewnieniami szefa Fedu. Ten pesymizm jest bardzo duży. Ten pesymizm potwierdza również bardzo duży obrót, który mamy od kilku sesji. To nie jest dobra informacja, no bo jeżeli ktoś chciałby liczyć na takie klasyczne odbicie od wsparcia, od tego wsparcia, które było w czerwcu, no to ten obrót powinien być w tym momencie raczej niewielki, a widać, że cały czas chęć sprzedaży jest spora, więc niedźwiedzie mają trudną sytuację, bo nie dochodzi do tego ewidentnego przebicia na S&P i na Nasdaqu wsparcia i cały czas jesteśmy w tych okolicach i zmienność jest duża, natomiast byki chciałyby odbicia, którego też nie ma. W efekcie wielka nerwowość. Im dłużej tutaj jesteśmy, tym w tych okolicach, to niestety większe są szanse na niestety dla byków większe są szanse na przebicie tego poziomu wsparcia na Nasdaqu i S&P i podążanie za Dow Jonesem, który już to wsparcie przebił. Im dłużej tutaj jesteśmy, tym też bliżej jest kolejnych doniesień prawdopodobnie dotyczących spółek, które będą obniżały prognozy wyników. Ale jeżeli chcielibyśmy być optymistyczni, to można powiedzieć, że im bliżej jesteśmy tutaj, to tym bliżej jesteśmy zakończenia września, który historycznie jest najgorszym miesiącem. Również ten wrzesień był fatalny dla rynków akcji. I będziemy mieli październik, gdzie inwestorzy powoli zaczynają już myśleć o zakupach przedświątecznych i zazwyczaj te miesiące już są lepsze, więc trudna sytuacja dla jednej i dla drugiej strony. To teraz o podwyższonych podatkach, ale Maćku, nie będziemy mówili o podwyższonym podatku w Polsce przez ministra Sasina dla dużych firm, tylko o podatku, który jest proponowany w Norwegii, 40%, miałby być nałożony na producentów łososia i pstrąga. No i branża na tę wiadomość zareagowała spadkami na giełdzie. Tak, no ale to może jest pocieszenie, że nie tylko w Polsce pojawiają się takie pomysły, żeby nie tylko spółki Skarbu Państwa opodatkować, ale również spółki prywatne, bo te spółki zajmujące się hodowlą łososia to są spółki z kapitałem prywatnym i no tutaj też pojawiły się takie właśnie zakusy. Wydaje się, że Norwegia, kraj na tyle bogaty, fundusz naftowy o wartości ponad biliona dolarów, a mimo wszystko robi tego typu ruchy. Może to być zaskakujące, natomiast rządząca partia ma takie założenie, że skoro
te spółki prywatne korzystają z zasobów należących do wszystkich Norwegów, tutaj z mórz wokół Norwegii, no to też powinny się tymi swoimi zyskami zwiększonymi dzielić. Także podejście może zbliżone do tego, do tej retoryki, która u nas dominuje, którą przedstawiał w ostatnim czasie zarówno premier Morawiecki, a potem właśnie już zmaterializował ją Jacek Sasin, no ale to jest temat może na inną rozmowę, zresztą rozmawialiśmy o tym we wtorek w rozmowach spekulowanych, tutaj również na antenie kanału CMC Markets, ale co do tego podatku w Norwegii, no rzadko mówimy o spółkach związanych z rybołówstwem w Norwegii, a to jest potężny przemysł i oczywiście spore też nadzieje na przyszłość w związku z tym, z czego Norwegia może czerpać zyski, jakie branże tam się najbardziej rozwijają. I tutaj mamy gigantów, którzy w ostatnim czasie stracili bardzo dużo, bo spadki po tej decyzji, która została potwierdzona, bo plotki się pojawiały już około nawet 2 tygodnie temu na ten temat, że takie plany zapewne się pojawią pod koniec września, no ale one się zmaterializowały, skonkretyzowały. No i mieliśmy spadki na głównych spółkach, takie jak między innymi Mowi, jak Leroy Seafood, jak nawet tych spółek, tutaj na co dzień tak nie obserwuję, ale one sięgnęły po 15-20% i też zwróciły naszą uwagę, dlatego że różnego rodzaju skanery, które możemy tutaj obserwować, zmienność na rynkach, na platformie, też wykazały tak duże spadki, więc tutaj też jest potencjał oczywiście w tym momencie spekulacyjny. Tam większość rynków otworzyła się luką cenową. No i pytanie właśnie oczywiście, jak dalej się ten rynek będzie rozwijał, czy z tego po tak dużych spadkach, biorąc pod uwagę, że faktycznie ceny łososia, bo to, że ci producenci mieli w ostatnim czasie tak duże zyski, związane jest też z rosnącymi cenami łososia w ostatnim czasie. Jeżeli tutaj te ceny by się w dalszym ciągu utrzymywały na wysokich poziomach, a bardzo znacząco wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych między innymi. Również Polska jest wymieniana wśród istotnych importerów aktualnie i tam, gdzie ten eksport z Norwegii właśnie jest na tych takich torach wzrostowych, no to ta branża może sobie radzić dobrze, także częściowo mogą zostać zbilansowane te silne spadki. Na pewno no, to jest taka dla nas bardzo duża egzotyka. Nasi koledzy z biura w Norwegii no, widzą w tym, patrzą na te spółki właśnie, na tych gigantów w podobny sposób jak my, na spółki energetyczne czy też na banki, które dominują w naszych indeksach. Także na pewno dla osób, które szukają czegoś bardziej egzotycznego z punktu widzenia polskiego inwestora, jest to też branża, której warto się przyglądać. To wracamy w tej chwili na amerykański rynek papierów wartościowych. Przyglądamy się, Łukaszu, indeksowi Nasdaq biotechnologiczny i widzimy, że tutaj w ostatnich dniach ruszył trochę w górę. No to jest jeden z niewielu indeksów, który przez ostatnie miesiące relatywnie dobrze sobie radzi, ale tu trzeba zrobić takie zastrzeżenie, że gdy Nasdaq ten szeroki pobijał nowe rekordy, no to ten biotechnologiczny on już więcej niż zaczynał trend spadkowy, już był w jakiejś pierwszej fali trendu spadkowego, więc to też nie jest tak, że on jest od dłuższego czasu mocniejszy, to jest ostatnie kilka miesięcy, ale na pewno warto na to zwrócić uwagę, bo tam na tym Nasdaqu biotechnologicznym zostało wyrysowane takie podwójne dno, wyjście w górę, teraz na bazie tych spadków w Stanach Zjednoczonych na szerokim rynku również ten indeks spadł, no ale wczoraj był jedną z gwiazd, ponad 4% wzrostu. Ja patrzę, jak jest w tej chwili. W tej chwili 2,7% spadku, czyli sporo oddaje tego. Wczoraj przede wszystkim ta siła, która była związana z tym indeksem, no to jest właśnie doniesienia z Biogen, wzrost 40% akcji po doniesieniach o tym, że spółka może mieć lek na Alzheimera, przynajmniej taki jest nagłówek. Gdy dalej się wczytujemy, no to powiedziałbym, że
jeszcze cały czas jest optymistycznie, to znaczy po pierwsze, po trzeciej fazie badań na próbie 1800 pacjentów okazało się, że ten lek faktycznie spowalnia. To nie jest lek rozwój choroby, to nie jest lek, który jest w stanie kompletnie wyleczyć, ale jest w stanie wystarczająco spowolnić, żeby inwestorzy zaczęli widzieć tutaj dosłownie miliardy zysków, no i dlatego tak duże wzrosty. No wiemy, jaki jest potencjał niestety tej choroby na całym świecie. Tylko w Stanach Zjednoczonych to jest 6,5 miliona w tym momencie osób żyje z tą chorobą, więc no tutaj potencjał jest olbrzymi i to krótkoterminowo wspierało, czyli ten Biogen krótkoterminowo wspierał Nasdaq biotechnologiczny, ale ja zachęcam, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, jak cały indeks się zachowuje. O, tutaj dość dobrze to widać. No, czy może nawet inwestorzy grający na długo mogą myśleć tutaj o powoli kształtującej się formacji odwróconej głowy z ramionami. No niestety takie formacje, szczególnie w BES-ie, one często są pułapką i wtedy jest rezygnacja z tej formacji, jest wybicie, przejście w dół. Natomiast te dwa dołki, które były wcześniejsze, wyrysowanie podwójnego dna i wyjście w górę, zrealizowanie tej formacji, to mimo wszystko świadczy przynajmniej o tym, że ten indeks mógł wejść w trwalszy trend horyzontalny. A jaki trend widzimy przy okazji debiutu giełdowego we Frankfurcie Porsche? Ten początek notowań udany, bo przypomnijmy, że Volkswagen wyznaczył taką w IPO cenę pierwszą 82,5 euro. Ruszyliśmy w górę dosyć śmiało i chyba to dobrze wygląda, Maćku. Tak, natomiast w tym momencie, czyli po godzinie 16 w dniu debiutu, wróciliśmy już w okolice 82,7, czyli po tym pierwszym takim pozytywnym wystrzale mamy powrót na poziomy z otwarcia. No, niemniej i tak jest to, wydaje się, informacja całkiem niezła, dlatego że mamy dość trudny moment na rynku. Na pewno sama decyzja o tym, żeby w tym momencie wchodzić na giełdę, była dość odważna, dlatego że no jednak nie zachęca na pewno sytuacja na rynkach globalnych, a tutaj od inwestorów zagranicznych, tego kapitału zagranicznego, również na rynku niemieckim od inwestorów bardzo wiele zależało, także no tutaj trudno było oceniać, no ale jak widać, wcale tak źle nie jest. O samym debiucie się już mówi oczywiście wcześniej, bo już nawet na początku tego roku gdzieś tam się obijały przez różne portale finansowe te informacje, ale dopiero teraz we wrześniu się to zostało to doprecyzowane, no i ustalone właśnie na dziś ten debiut. Tak jak wspomniałeś, Porsche jest wydzielone z grupy Volkswagen, natomiast sam Volkswagen jest własnością w dużej mierze jako spółka giełdowa, z głównym udziałowcem jest rodzina Porsche Pierwsz, tak, tutaj to posiadająca większość udziałów. Samo Volkswagen tutaj w ten sposób oczywiście kilka kwestii chce załatwić. Tak, przede wszystkim liczy na to, że to wydzielenie Porsche spowoduje, że samo Porsche no, będzie nieco lepiej w tej grupie postrzegane, jeszcze więcej tutaj będzie mogło, inwestorzy będzie, tego kapitału będzie mogło iść w stronę tej marki już super premium, super samochodów. W podobny sposób zresztą, jak zrobiło to kilka lat temu Ferrari. Tutaj też można na w ogóle ten debiut porównywać do Ferrari. No i też jak tutaj sam w IPO, w prospekcie było określane, ma to odblokować taką większą wartość właśnie ze strony tej spółki nowej. Tutaj no widać wykres Ferrari, to akurat jak na obecne czasy ta spółka radzi sobie dużo lepiej niż inne spółki z branży motoryzacyjnej. Choćby jeżeli patrzymy na
koszyk producentów samochodów w Europie, no to widać, jak mocno oni mają problemy, jak się zmagają w tym momencie właśnie raz, że z spadającym popytem, również ta kwestia podażowa to jest istotna i tych przerwanych łańcuchów dostaw, problemy z częściami, które cały czas się pojawiają i to od dłuższego czasu ciąży, jeszcze cały czas z tych problemów rynek nie wyszedł, a właśnie pojawiły się inne kwestie związane z potencjalnym spadkiem popytu. No i w przypadku oczywiście samochodów tak drogich jak Porsche też można się zastanawiać, jak ten popyt będzie wyglądał, ale tu jeszcze mamy inne nieco zagrożenie, na które warto zwrócić uwagę, dlatego że jesteśmy w tym momencie na etapie tak globalnie, jeżeli chodzi o motoryzację, w momencie takiej rewolucji przejścia z samochodów spalinowych na elektromobilność i Porsche, które się no, od zawsze raczej kojarzy z rykiem silnika, no też tutaj mogą być obawy, jak ono będzie w tym wszystkim postrzegane. Już teraz, co ciekawe, większość przychodów samego Porsche nie jest z tych sportowych 911, tylko z SUV-ów, które Porsche produkuje, no ale mamy takie czasy, wszyscy producenci samochodów sportowych muszą produkować SUV-y, bo tego właśnie oczekuje rynek. Więc no tu jest ta kwestia. Dodatkowo samo Porsche fabryki posiada głównie w Niemczech oraz na Słowacji. No i też jest kwestia aktualnego kryzysu energetycznego, jak sobie z nim poradzi, czy na przykład w pewnym momencie nie zostanie wstrzymana produkcja ze względu właśnie na problemy z energią, a takie ryzyko oczywiście istnieje, a im bardziej energochłonny przemysł i dana fabryka, tym większe jest takie ryzyko, że uderzy to w tę spółkę. Oczywiście rosną też koszty. No i dodatkowa kwestia właśnie samych konsumentów, którzy w obliczu rosnącej inflacji, problemów i potencjału dość dużego nadchodzącej recesji też mogą wybierać samochody nieco tańsze. Przynajmniej tutaj na przestrzeni tych najbliższych kilku lat. Także jest dość trudny moment. Warto na pewno tę spółkę obserwować, podobnie jak inne papiery spółek właśnie z tych produkujących samochody luksusowe. Tutaj oprócz Ferrari jeszcze Aston Martin jest, myślę, taką spółką, z którą można to porównywać i na pewno teraz ta trzecia doszła i pokazuje, jak ta branża samochodów luksusowych będzie się kształtowała. No i jeszcze kwestia tak jest, która w ostatnim czasie też jeszcze mnie uderzała, bo kwestia wojny na Ukrainie spowodowała, że ważny odbiorca samochodów, czyli Chiny, ma utrudniony import tych samochodów. No one są, jak wspomniałem, produkowane głównie w Niemczech plus Słowacja, no więc ta droga tradycyjna kolejowa przez Rosję w tym momencie została odcięta, to co też jeszcze utrudnia logistykę i jest dodatkowym problemem dla tej spółki. Od Porsche przechodzimy do innych wielkich firm. Chyba mogę powiedzieć, że to są firmy, które od Porsche nie są gorsze. Zaczynamy od spółki Netflix. Tutaj zobaczyliśmy, Łukaszu, ostatnio ruch w górę po dobrych rekomendacjach analityków między innymi. Tak, ale Netflix jest gorszy od Porsche, bo spadła wycena w tym roku no, niemiłosiernie. To widać, jakie to są spadki i też warto się zatrzymać przy tym wykresie, jaki jest styl tych spadków, bo zobaczmy te luki, które są, te dwie wielkie luki, no, były te próby wejścia w luki były tak mizerne, naprawdę to jest jedna z najgorszych spółek, jeden z najgorszych wykresów, jakie są. Więc to, że analitycy teraz troszkę bardziej optymistycznie podeszli do tej spółki, to przede wszystkim wynika z tego właśnie, jak gigantyczna jest przecena, jak te wartości po prostu fundamentalne spadły i na tej podstawie analitycy są trochę bardziej odważni. To jest pierwsza rzecz. Więc po prostu zainteresowanie rośnie, ale analityków, ale po spadku. Druga rzecz, którą wymyślili analitycy, mówiliśmy zresztą o tym już od dłuższego czasu, mają nadzieję na to, że wprowadzenie reklam to będzie właśnie ten element w przychodach, który spowoduje, że Netflix odbije się pod względem finansowym
od dna. No, tak jak w artystach rynku wielokrotnie to Maciek głównie wskazywał na to. Pamiętajmy, że młode pokolenie, które przywykło do platform streamingowych, no, nie lubi przerywania filmów reklamami. Więc no, tutaj jest kwestia, w jaki sposób dokładnie, finalnie te reklamy będą odbiorcom i użytkownikom Netflixa podawane. Więc jest odbicie. Wczoraj też bardzo dobry dzień dla Netflixa, tylko pamiętajmy o tym, że no, Nasdaq, jesteśmy teraz już piąta sesja przy tym wsparciu. No, na ile faktycznie analitykom wystarczy tej fantazji? No, ja uważam, że na razie to jest po prostu bardzo, bardzo mocne odbicie i ten spadek, który zresztą bardzo dobrze tutaj widać, ostatni, który jest w tej fali spadkowej, to widać bardzo duży obrót i później udało się wyjść ponad ten poziom. Według mnie no to wskazuje na to, że Netflix, kurs Netflixa wszedł w taki bardzo szeroki trend horyzontalny, ale przy beście na szerokim parkiecie od trendu horyzontalnego do hossy to jest naprawdę daleka droga, niestety. Z Netflixem konkuruje Disney, chociaż to rzucone Netflixowi wyzwanie konkurencyjne jest dosyć kosztowne dla Disneya i dlatego ta firma raczej ostatnio zarabia na parkach rozrywki, Maćku. Tak, no chociaż ten okres pandemii, no można powiedzieć, że pod kątem startującego nieco wcześniej Disney Plus, no timing doskonały, tak? Akurat spółka, która na tym zyskała i ten okres właśnie pandemii pokazał, jak ta dywersyfikacja w przypadku Disneya jest istotna, dlatego że zamknięte parki rozrywki, gdyby nie właśnie ta część streamingowa, na pewno spowodowałoby to, że Disney miałby poważne problemy. No, mimo wszystko, pomimo tych wzrostów, tutaj można w okresie pandemii, podobnie jak na Netflixie, o którym mówił Łukasz, tutaj jest duża zbieżność. Też mamy od szczytu i od początku roku spadek o około 35%. Więc widać, że ta część streamingowa jest tutaj bardzo istotna, pomimo że parki znowu się odradzają, ale widać, że inwestorzy jednak liczyli, że tutaj w tej branży, w tej części działalności spółki zostanie ten okres dobry się utrzyma i dalej to będzie generowało wyniki. Natomiast patrząc na ostatnie wyniki, prognozy przede wszystkim, które zaprezentował Disney, można oczekiwać, że ta liczba subskrybentów, która z punktu widzenia spółek streamingowych jest kluczowa, że ona będzie spadała. Tutaj Disney poinformował, że oczekuje około 215-245 milionów subskrybentów do września 2024. Wcześniej mówiło się o tym, że w tym czasie może być nawet 260, czyli te prognozy już w tym momencie spadły, a gdzie jeszcze rok 2024, gdzie wrzesień? A swoją drogą tak jeszcze odnośnie tego, co powiedziałem na początku, bo mi się też przypomniało, jak spółka Disney rozpoczynała tą swoją działalność streamingową, to właśnie 2024 rok miał być tym, w którym spółka osiągnie rentowność. A właśnie to, co widzimy w wynikach z ostatnich kwartałów do jeszcze poprzedniego, pokazuje, o ile ta pandemia właśnie pomogła. Także mocno tutaj się rozjechały te takie realistyczne prognozy z tym, co przyniosła faktyczna rzeczywistość, w tym przypadku akurat dla Disneya pozytywnie. Sama spółka oczywiście jest na pewno jedną z tych, które można obserwować, dlatego że ona się cały czas broni właśnie przez to swoje różnego rodzaju, raz, że dywersyfikację, dwa też coraz większy udział w produkcji blockbusterów, no bo kupując studio Marvela, mając prawo do świata Gwiezdnych Wojen, tych produkcji jest bardzo dużo, to zarówno seriali, które napływają na platformy Disney+, no ale również produkcji, które trafiają do kin. Także to jest taka na pewno kwestia, która też jeszcze przez długi, długi czas będzie Disneyowi pomagała. To, co teraz na pewno szkodzi lokalnie, to fakt, że
też w ostatnim raporcie spółki wskazanie było takie, że główne nowe subskrypcje pochodzą z rynków, na których wcześniej Disney Plus nie był dostępny. Tak jak choćby niedawno uruchomione zostało w Polsce możliwość korzystania z Disney Plus i w możliwość rejestracji w tym serwisie, no to również inne rynki europejskie są uruchamiane, no a w tym momencie tak silny dolar akurat szkodzi tej spółce, więc te zyski też poprzez tak silnego dolara mogą być nieco mniejsze. No to jest akurat w tym momencie, patrzymy na to raczej w średnim terminie, w dłuższym horyzoncie, zakładając, że dolar nie będzie zawsze aż tak mocny, to ten czynnik będzie miał mniejszy wpływ. No ale na pewno ta konkurencja na rynku streamingowym, już nie tylko Netflix, ale jeszcze i mamy Apple Plus przecież na rynku amerykańskim, kilka jeszcze innych serwisów, no to jest ciężki rynek, to już nie jest ten moment pandemii, kiedy wszyscy się na to rzucają. No i oczywiście to, co powiedział Łukasz odnośnie Netflixa, gdzie te różne pomysły się pojawiają, jak na przykład wprowadzenie reklam, no Disney jeszcze teraz tego nie robi, no ale też być może, żeby pozostać konkurencyjny, żeby móc to utrzymywać, będzie musiał również wdrażać tego typu pomysły. No i na koniec mamy spółkę Apple, która, tutaj pojawia się plotka, która no być może jednak wycofa się z planu zwiększenia produkcji iPhone'a 14 z powodu małego popytu. No i tutaj właśnie są dwa obozy, bo jeden jest taki, który mówi, no wielkie rozczarowanie, sprzedaż miała być wysoka, będzie o być może 60 milionów mniej, czyli wracamy do tego planu sprzed roku, 90 milionów i to jest rozczarowanie. I na pewno tak, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Apple jest w stanie podwyższać ceny, więc gdyby udało się utrzymać sprzedaż na takich poziomach, przy wyższych cenach, tym bardziej, że jeszcze popyt na iPhone Pro jest wysoki, to wcale nie jest to taka zła informacja. I właśnie tym można wytłumaczyć to, co się dzieje z kursem, bo przynajmniej w tym momencie, gdy nagrywamy program, no mamy spadek ponad 4%, ale gdzieś w środku z zakresu ostatnich ruchów kurs się znajduje. No można by sobie wyobrazić, że przy takiej informacji, że będzie słaba produkcja, no to kurs runie, a tego nie ma. Więc to nie jest dość, to nie jest jednoznacznie zła wiadomość dla Apple'a. Powiedziałbym bardziej, że neutralna. Przy okazji tej sytuacji związanej tylko z Apple'em mamy jeszcze też ciekawe smaczki. Pierwszy to taki, no niewesoły, że producenci poszczególnych komponentów Apple'a od razu po tej informacji zaczęli bardzo mocno spadać. No to jest dość naturalne, bo tam są ceny jednak ustawione, bardzo wyżyłowane przez Apple'a, więc bardzo ważne dla tych spółek są wolumeny, no a tutaj najprawdopodobniej nie będą większe. To jest jedna kwestia. I druga, bardzo ciekawa, no można poczytać o apetytach Indii na produkcję różnego rodzaju urządzeń. Powstają plany wsparcia, plany, które będą wspierały też tych producentów, którzy mają do Indii przyjść i zacząć produkować, więc z punktu widzenia takiej ekonomicznej geopolityki to jest też ciekawy właśnie smaczek. Indie próbują mocniej wejść na ten rynek i odebrać i być efektywnym konkurentem dla Chin. O wielkich spółkach, o słabym złotym i o łososiu obłożonym podatkiem mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściarz z CMC Markets Polska. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. To już wszystko w Artystach Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 6 października. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.